sądzę, że się jeszcze podniesie, więc tutaj może być wieczorem ciekawiej. Proszę zwrócić uwagę na jedno, że tam teren opada, opada, opada i on tam potem jest niżej niż lustro rzeki Kłodnicy. Robiłem kiedyś o tym Państwu program na moim kanale. Jest o tym, o zapadliskach górniczych i cały ten teren tutaj, tam dalej jest dużo, dużo niższy, proszę Państwa, niż lustro rzeki Kłodnica. Tutaj mamy trochę jak w Holandii, płynie sobie rzeka wyżej niż tereny dookoła. No a w tą stronę, nie wiem, zobaczymy, poczekamy chwilkę, czy jest jakiś ruch kolejowy, czy tam gdzieś może dalej nie pozalewało. To jest w sumie główna linia na Knurów, Szczygłowice, Rybnik, Bochumin. Także zobaczymy. Na razie raport z Kłodnicy. Moi drodzy, żebyście zrozumieli, w czym jest problem, to już Wam pokazuję i objaśniam. Zwróćcie uwagę na tą drogę. Ta droga jest siodłem, a kiedyś szła zupełnie prosto. I teraz zwróćcie uwagę za chwilkę, że będziemy się wspinać lekko. Lekką górkę będziemy brali samochodem po to, żeby u góry, zobaczcie ile metrów to jest różnicy, żeby u góry minąć jakiś strumyczek, który płynie wyżej tutaj niż okolica. Ale to jeszcze nic. Zaraz dojedziemy do rzeki Kłodnicy, która płynie tutaj w tym miejscu na nasypie. I cała ta okolica, całe te domy są tak naprawdę niżej niż lustro rzeki Kłodnica. I tam na tym nasypie będzie rzeka Kłodnica. Ale my jeszcze jedziemy pokazać Państwu, jak to wygląda w całej jego ściągłości. A rzeka znajduje się na tym nasypie. Proszę Państwa, i tak, rzeka znajduje się na tym nasypie po prawej stronie. My tutaj wjeżdżamy powoli. Pokażę Państwu miejsce, gdzie rzeczka wpompowywana jest na górę po to, żeby mogła wpadać do Kłodnicy jak kiedyś. No a to miejsce, które teraz widzicie, powinno już Wam całkiem wyjaśnić, w czym tkwi problem. Zobaczcie, na jakiej wysokości płynie tutaj strumyczek. To znaczy, on tu jest wpompowany za pomocą tej pompowni, którą przed chwilką widzieliście tam na dole, ale zwróćcie uwagę na to, na jakiej wysokości strumyk płynie po to, żeby mógł wpadać normalnie do rzeki Kłodnicy, żeby były zachowane normalne stosunki hydrologiczne panujące na tym obszarze. Teren dookoła to wszystko jest wybrane po eksploatacji górniczej. A kiedyś było normalnie, czyli po prostu, znaczy, przepraszam, teren normalnie wyglądał tak, że był tutaj na równi z tymi strumyczkami. No raczej to logiczne. No dobra, moi drodzy, cała okolica jest niżej i wyobraźcie sobie teraz, że rzeka Kłodnica tam między wałami wypełnia się do granic możliwości, także jest praktycznie na równi z wałami, co już miało miejsce. I wiecie, co to może oznaczać pewnego dnia? I tak też się stało w roku 2010. Zobaczcie. Szczęściem wtedy największym było to, że wały do końca nie puściły. Były to jedynie lokalne uszkodzenia i głównie przesiąkanie tych wałów. Natomiast sytuację uratowała tak naprawdę kopalnia i górnicy, wysyłając na front walki z powodzią cały swój sprzęt, wysyłając odpad górniczy po to, żeby można za jego pomocą było budować prowizoryczne, kolejne jakby bariery przeciwpowodziowe. No i słuchajcie, najważniejsze. Woda z zapadlisk górniczych nigdy sama nie odpłynie, tak jak w Kłodzku na przykład. Tak. I dlatego tutaj trzeba było ściągać pompy z Czech do pomocy, no bo naszych po prostu pomp już zabrakło i Czesi pomagali nam pompami dużej mocy, żeby z tych zapadlisk, żeby z części dzielnicy wypompować wodę, która zostałaby tam po wsze czasy. Zatem po prostu pewnego dnia woda się tu wedrze, jak podczas, nie wiem, uszkodzenia zapory po prostu, z taką siłą i zostanie tutaj po wsze czasy. To jest największe zagrożenie zapadlisk górniczych. Można by rzec żartobliwie, że ludzie kiedyś mieszkali nad rzeką, a teraz mieszkają pod rzeką. Thank you.
chyba jak płyną. Spokojnie, ogarniamy. Droga, proszę pana, jest zamknięta. Dobry, tam nie ma przejścia. Dzień dobry. Słuchajcie, tak wygląda sytuacja na terenach. Tak wygląda sytuacja na terenach, na których jest niżej niż rzeka. Tu jest pompownia kopalniana, która tak naprawdę przepompowuje rzekę tam do Kłodnicy. Słuchajcie, no jest grubo, tutaj jest pełno, nie? Wojska Obrony Terytorialnej też tutaj walczą, słuchajcie. Idziemy do tych... Wały przesiąkają, jest naprawdę coraz gorzej. Wydawałoby się, że gdzie tam powódź w Zabrzu. A słuchajcie, jednak ma to ściśle związek, słuchajcie, z dzikim kapitalizmem, z którym mamy tutaj do czynienia. Bo gdyby istniała kolej piaskowa, to nie byłoby takich zapadlisk. A co oznacza to dalej? Że nie byłoby takich powodzi. Niestety tam wał przesiąka. A tutaj pompownia, która próbuje wydostać, wypompować wodę od strony Przyszowic. Sytuacja jest poważna. Jak już mówiłem w filmach o zapadliskach górniczych, na przykład wokół kopalni Makoszowy oraz kopalni Sośnica, przepraszam, tu jest błoto, muszę to obejść. Wokół tych dwóch kopalń jest około, bo nie wiem, czy któreś nie zlikwidowali, w każdym razie około 15 pompowni, które przywracają naturalne stosunki hydrologiczne. All right.